Hej, witajcie ludziska. Z tej strony Altair. Zapraszam was na kolejny odcinek z Yesterday. Miałem powiedzieć Yesterday Origins, ale no, prawie. Okej. Znalazłem rozwiązanie jakieś. Nie wiem, ile mi to da i co mi to da. Ale użyłem noża intralegatoryjskiego. Nie wiem, czy to powiedziałem, pewnie nie. Na puszce. I mamy tu coś takiego jak wycinasz z puszki pasek aluminium. Mając nadzieję, że okaże się niezwykle przydatny. Przekonajmy się w takim razie. Pewnie znów utkwię tu na parę dobrych chwil. Pasek aluminium jest zbyt giętki, by przepchnąć zablokowaną w szczelinie monetę lub ją wyciągnąć. Dobra, no to może kurde tutaj trzeba wyciąć te dziady. Co wątpię, no ale... Aluminium z puszki jest wystarczająco cienkie, by prześlizgnąć się między pałąkiem a obudową kłódki. Dzięki czemu obraca się się wewnętrzny cylinder, a zamek ustępuje i pozwala wejść do sąsiedniego pokoju. O kurde. Łoż ty w życiu. Borys. Chok. Czyli nasz Johnny. Sacred ground chok. What should we do with him? Have ourselves some fun. Brothers and sisters. Brothers and sisters. Silence. I've asked you to come to the Hall of Eternity. Because the peace of our community has been disturbed. Show yourself, heretic. Who are you? My name is Henry White. Good. That's what appears on your ID. Did you think for one minute we wouldn't look in your pockets, Henry White? So, White, let's talk about you. What does your family do? Waszym przed udzieleniem odpowiedzi. Twój ojciec jest w końcu prezesem i akcjonariuszem większościowym firmy White Enterprises. Jeśli powiesz prawdę, z pewnością zażądają okupu i odejdziesz wolno. Ale ty wolisz załatwiać swoje sprawy osobiście bez wsparcia rodzinnych pieniędzy. A, dobra. My parents are wealthy. If you let me go, you'll get a reward. We don't want their money, but it might help them overcome the trauma of your disappearance. What do you say? But let's not prejudge him, brothers and sisters. Let's let him defend himself. Why have you profaned our temple? I've come to help you. You can see that I work for the Children of Don Quixote. It's a foundation that helps homeless people by offering them shelter, food, resources, and even identification papers. Is that so? Dość spokojnie mówię, jak na człowieka, który ma przed głową pistolet. I've been alive for over 80 years. I can see through you. You work for a foundation that works to deprive us of our rights. Te manekiny mnie rozwalają. Resources. In what way is all that going to help us, heretic? In nothing! In nothing! Should I shoot now, Joe? Should I tell Boris to shoot Henry White? Or do you think you can come up with a reason why your existence should continue? Cholera. I don't want to seem conceited, but according to IQ tests, my intelligence is above average. So, you're intelligent. I never would have guessed.
Have you ever played chess? O, szlak. Tylko nie szachy. I'm champion in my university. White has a chance at checkmate in one move. What is it? No chyba sobie jaja robisz. Nie umiem. Kurde, nikt nie miał okazji mnie nauczyć. Teraz jeżeli mi powiecie, który to... Pion to zwykły pionek, tak? Goniec to chyba... Konik, którego tu nie widzę? Albo nie? Kurde, nie wiem. No, E8. E8. E7. F3. Nie, to gdzieś na E musi być. C8 jeszcze jest. C8. Nie. E7 chyba. Nie będziesz szachować króla. Rozwiąż problem w inny sposób. Aha. F8. Aha, nie ma tu F8. Spróbuję wszystkie pewnie. O. The Evergreen from 1852. Bishop takes the knight at E7 and checkmate. Well done. But it was your memory that saved you, not your deductive capacity. Let's see now. White makes a single move. That, although it doesn't result in checkmate, leaves black without options. Cholera. Te pionki, jak wiem, to one chyba tylko do przodu potrafią iść. Konik to on chyba... Tu jedynie bym mógł na te dwa. Cholera. Ej, no nie ma żadnej takiej opcji. Dobra, strzelam. Nie. Nie. Move the pawn from G2 to G3. Easy. Yes, as you said, it was easy. Let's see if you can resolve this one. Despite its desperate situation, White has a chance at checkmate in one move. Kurde. Why are you making it so easy for me? Move the bishop from D6 to E7 and checkmate. I don't need to test you any further, Henry White. You are intelligent, there's no doubt. But what is the source of this intelligence? God or the devil? You project kindness, but I perceive something dark in you. Boże, jaki ten był chory psychicznie normalnie. Jakbym grał chronologicznie tą jedynkę najpierw, a potem Origins. Ale zamiast dwójkę to jednak no, śmiesznie to wygląda. Chociaż nie. Może to nie jest... Nie, to jest... Yesterday. He wouldn't dare try, Choke. As for the rest of you, do me a favor and don't go too far away. Borys zamknął drzwi, żebyś nie mógł odpuścić stacji przez tunel i zapewniać cię, że jeśli spróbujesz uciekać, będzie strzelał. Keep looking then. Find my Danny and call me when you Danny and call me when you have him or Hello? Hello? Fuck. Może chcesz mój telefon? Call for you on this phone, Boris. Hello? Where is Danny? Where? No, I don't read the papers. Cadway station. Pierdziele. That child is not my Danny. It's not him. You understand? That is not my son. We'll keep looking and call me when you find him. Not someone else. Him! Ja pierdykam. Yeah,
Borys, stuknięty menel z bronią w ręku. Boris, they found your son here in the rubble, didn't they? It wasn't him. My Danny is alive and he'll turn up. He will turn up. Who is Choke? The reason I'm still alive. How old are you turning today? I would have rotted here if he hadn't come with his energy, his pickpocketing techniques, his drivel and his will to live. Do you think Choke is crazy? A total nutball. He must have been hit on the head or something, because he can't remember anything from when he was young. What a shame. Look, wax from the candles has dripped on the cake. Sometimes he remembers things. Little flashes having to do with the scar on his hand. With the why. Something about some cult. Then he loses it, like now, and thinks he's in the past. Funny old bastard, isn't he? Do you really think he wants to kill me? Choke doesn't mess around. For him, this is sacred ground, and you've profaned it. If he decides you should die, you die. Let me go. Please, my family is wealthy. They can pay you a handsome reward. I used to make $3,000 a day. $3,000! And look at me now. Do you think I give a shit about money? No, tak. I'm the heir to White Enterprises, and someday it'll all be mine. Help me escape, and I'll make you rich. I don't want to be rich. There's only one thing I want, and you can't give it to me. Not you or anyone else. But he will turn up. Make a wish. Are you the person who brought the toys that are on the platform? Yes. Danny would want toys. Did you know it was his birthday? I'll go pick him up at school. We'll catch the subway at Cadway Station, and I don't want to be late. No overtime today. I'll drop whatever I'm doing and go to meet him. Happy birthday. What did you do before you lived here? Me? I set prices for things. Companies used to pay me a fortune for me to tell them if something was expensive or cheap, if it was worth buying or selling at a certain price. I worked a lot. Too much. It wasn't worth it. Is your name really Boris? You don't have an accent. I don't want people to remember my real name. I hate names. If Choke calls me Boris, I'm Boris. And many happy returns. Okej. Rozumiem, że w ogóle z tego metra nie mogę wyjść, tak? A mogę, dobra. Za pomocą taśmy izolacyjnej umocniłeś słuchawkę do aparatu telefonicznego. Natomiast już sygnał. Mimo uszkodzeń i upływu lat linia nadal działa. Podnosisz słuchawkę i słyszysz sygnał, lecz klawisze do niczego się już nie nadają. Nawet gdyby klawisze działały, żeby zadzwonić, potrzebna jest jeszcze moneta. Ty, no tutaj mam klawiaturę. Nie wiem, może to jakoś... Czym bym mógł, kurczę, wyciągnąć te... Żeton do metra. Ta, do metra. Jasne. Nie wiem, może coś się zmieniło? Doszło coś tu? Chyba nie. Ale to po coś musi być. Na stówę. Wypróbuję wszystko, co mogę chyba na tym tak naprawdę. O! A. Już miałem nadzieję, nie? Chyba, że... Rzucasz żeton i sprawia, że zaklinowana moneta wypada. Dobra. Pierwsza klawiatura. Gdyby z telefonu udało się zadzwonić, mógłby zapłacić monetą, lecz niestety nic z tego nie będzie.
Nie da się tam jakoś coś tam przykręcić? Potrzebujesz naprawić klawiaturę telefonu z śrubokrętem, ale przewody są całkiem pozrywane. No to... Nie dość, że klawiatura telefonu jest zakręcona, to jeszcze przewody zostały poprzerywane. Taśma izolacyjna nie przyda się więc na wiele. No to kurde. Nie wiem, pociąć mam te kable, jakoś tam skrócić. Puszkę dać tam? Nie. I znów problemy. Tu jest tylko czołg i manekin. Tu jest zamknięte. Dobra. A da się wrócić tam do tego czołga? Czołg wyraźnie zabronił ci wchodzić do sali, kiedy przygotowuje swą duszę do procesu. A znając jego szaleństwo, nie zamierzasz ryzykować, próbując mu się sprzeciwić. Zabawkowy telefon. Nie no, nie mam zupełnie po... Mimo, że oba te przedmioty należą do świata telefonów, to nie jest to... Nie jest to dobry trop. A tak w ogóle czemu nie mogę ze swojego telefonu skorzystać, bo nie ogarniam? Nie ma tu zasięgu, czy co? Gdyby udało ci się zadzwonić z całego telefonu, mógł... byś wyszukać na komórce numer twojego przyjaciela Coopera. Masz doszły jakieś nowe zabawki tu jakimś cudem? Nie. Ty, ja... Nie wiem, może dajmy mu działający ten sprzęt... To może... Nie. No i zgłupiałem. Znów. Tą klawiaturę przydałoby się jakoś, kurczę. Aż cholera. Co? Widać to wyraźnie bez... Aha, no tak. A chwila, może... Aż kurde. Ej, bez kitu. A tutaj co mamy w ogóle? Może trzeba faktycznie gdzieś tam latarką poświecić, żeby coś zobaczyć. No nie. No okej, to co by tu ogarnąć? Is Choke the one murdering the hobos? What kind of question is that? Choke? A hobo killer? What if it's me? Or you? Would you like a piece of cake? I can help you, Boris. My group works to give people like you a future. No. Anyway, aren't you rich? Why do you help homeless people? I like doing things for myself. Someday, when the White Empire is mine, I'll cover all the cost of the Children of Don Quixote and of a thousand other associations. But it isn't mine yet, and I can only do so much. Kurde, tylko tyle. Liczyłem, że czegoś więcej się dowiem jeszcze, albo mi pomoże jakoś. Niestety niczego się nie dowiem. Nie wiem, z tym telefonem coś trzeba zrobić. Nie wiem, nie da się tą klawiaturą tu powalić, cokolwiek.
działające klawisze, no tyle to wiem. Ale serio, nie da się ich skleić? Nie, że klawiatura jest też przechodzi za... no to jak odkręcona, no to przykręć, halo. Pozrywane. A nie, kabli, kurde. Wciąż bawisz się myślą o emulowaniu keyboardem tonów klawiszy, żeby zrealizować połączenie. Podnosisz więc słuchawkę, wrzucasz monetę i... No nie wierzę. No to pogadane. I'm watching the van, man. It's just that... Come, Cooper. But didn't you want me? They're crazy and armed, you hear me? Be careful. Come on, Henry. No way I'm falling for that. The time's come, heretic. Huh? Prepare to die. No nie, i teraz nim gram? Serio? Oh my gosh. Tyle drzwi są zamknięte. To otwórz. Próbujesz otworzyć tyle drzwi, ale są zamknięte. No kurde, masz kluczyki, halo. Ten klucz nie pasuje do tylnych drzwi furgonetki, bo Henry zmienił zamek. Potrzebujesz innego klucza. I zrozum to... I zrozum tu bogatych ludzi. No jasne. Śmieci wydzielają odrażający smród zgniłego mięsa. No to bierz. Serio? Zabierasz wiszącą na korzu szmatę. Oj, no nie wierzę. Dziura w ogrodzeniu. Pewnie robota chuliganów albo bezdomnych. Wyginając drut na wszystkie strony, odłamujesz kawałek, który słabo trzymał się ogrodzenia. Stop domestic violence. Myślisz sobie, że gdyby taka dziewczyna zwróciła na ciebie uwagę, nigdy nie podniósłbyś na nią ręki. Trochę za duże by to podnieść, co? A no tak, bo to reklama, żeby przerwać stop, no. Brutalności, czy coś tego typu violence. Henry jest po drugiej stronie tunelu i ma kłopoty. No to... Why don't you make a torch? Oh, yeah, now I remember, because you don't know how! I'm the idiot who can't figure out how to make a torch! But no laughing, because it's pathetic! And he's a scumbag! You're a scumbag, aren't you, Cooper? You're pathetic, and you're a scumbag, right? Mr. Scumbag! Oh, rady. Dobra, nie wiem, połączmy to. Szmatka na pewno posłuży nam jako właśnie część paląca się tej pochodni, tak? Tylko teraz pytanie, skąd wziąć jakiś... O! Tablica rozdzielcza nie może być już czysta. Dwa dni temu pomagałeś Henrymu sprzątać samochód. Bierzesz pudełko zapałek i klucz, który znajdujesz w schowku. O, no i teraz mamy kluczyk. Tyle drzwi otwierają się z cichym kliknięciem. No, no i jest kij baseballowy. Bierzesz kij, tak należy do ciebie, oraz kanister. No i pięknie, to łączymy to z tym. O, i tutaj przynajmniej od razu gra się domyśla, daje wszystkie możliwości, a w dwójce musieliśmy sami wybierać, co jakich elementów chcemy użyć ze sobą, żeby połączyć i tak dalej. Więc trochę ułatwione to jest, a dwójka była lekko utrudniona. Mimo to jednak póki co coś bardziej tak w tej jedynce gubię. Przymocowujesz szmatę za pomocą drutu. No i spoko. Nasącasz szmatę benzyną. I pyk. Wajzo, udało ci się stworzyć pochodnie, ale jesteś mistrzem craftingu, chłopie, no.
Oż, ty nawet pomyślał, żeby kosz zapalić. With fire, Cooper? Are you scared? Oh, you wanted to change your sheets. Oh, would you rather I peed in your bed to save you the time? Zajebiste. No dobra, jesteśmy. I zobaczmy, możemy wziąć ten patyk. Bierzesz pręt, to niezła broń przeciw porwaczowi Henry'ego. Chwilaż za kabel, nie zastanawia się nawet kto mógł go tu zostawić. Jedyne co przychodzi ci do głowy to walenie w mozaikę pięścią, ale chyba sobie darujesz. To może prętem, nie wiem po co, ale nie? Kijem bejsbolowym? Nie to. No nie. Dobra. Używasz swojego największego atutu, brutalnej siły, by otworzyć drzwi, ale tym razem nic z tego nie będzie. Ja to może wytrychem? Znaczy kabelkiem? Nie rozumiesz, jakim sposobem zrozumiałby ci pomóc otworzyć drzwi, aż tak pomysłowy nie jesteś. Aha, no to... Po zadaniu już wziąłem kilku bezskutecznych ciosów prętem, postanawiasz użyć go jako dźwigni i... Jezus! I sygnał mnie podnosi żelazny pręt, by grzmotnąć nim w głowę postać na drugim końcu wagonu. Lecz w ostatniej chwili orientuję się, że to tylko manekin. You scumbag! Why did you hit Johnson, huh? He said what about your mother? Te traumy dzieciństwa z jakiegoś obozu przetrwania. You are pathetic, Cooper. Jeśli ten manekin jest dziełem porywacza Henry'ego, znaczy to, że twój kumpel nie żartował mówiąc. To wariaci, mają broń, słyszysz mnie? Bądź ostrożny. I z lewej kieszeni bierzesz plastikową słuchawkę. Okej. Okay. Tu się coś... Wydaje ci się, że dałbyś radę wyrwać je z zawiasów, ale po drugiej stronie jest tyle gruzu, że nic by ci to nie dało. Może ty zdołasz jakoś ten gruz przesunąć? Nie bez wysiłku usuwasz blokując drzwi gruz. I z satysfakcją myślisz, że Henry nie dałby rady przesunąć go ani o centymetr. No, z tym się zgodzę. Drzwi są zamknięte na kłódkę. Wytężasz wszystkie siły próbując otworzyć kłódkę na drzwiach, nie udaje ci się. A pewnie nie dasz rady kabelkiem, nie? Wsadzasz jeden koniec drutu do dziurki od klucza, lecz mimo twoich starań kłódka pozostaje zamknięta. No to... Jak zwykle twój pierwszy odruch to użycie siły. Już zamierzasz potraktować kłódkę prętem, gdy przypominasz sobie. Have you ever heard of a wedge? Huh? Even if we had the biggest one in the world, we wouldn't be able to get it into your head. Ain't that right, scumbag? Wyginasz więc pręt tak, by miał kształt klina i uderzasz w jego koniec kijem. No patrz go. Traumy z dzieciństwa czasem są pomocne. O, szlak. Okej. Okrągła metalowa belka, najpewniej podporowa. Gdybyś wziął rozbieg, mógłbyś nawet doskoczyć i się jej złapać. Ale co potem? Jak dostaniesz się na drugą stronę? O kurde. No nic tu w sumie. Grube żelazne drzwi. Poza twoim zasięgiem. Ujez, szczur. Szczur wkałuży czegoś, co wygląda na krew. Choć zapach śmierci ma w sobie coś fascynującego, postanawiasz nie zabierać ze sobą szczura, głównie przez wzgląd na higienę. Na pasie z nabojami wisi rewolwer. Chcesz wziąć rewolwer, ale żeby to zrobić, musisz przedostać się na drugą stronę. Dobra, chyba mam pomysł. Weźmiemy, może co mamy wziąć kładkę,
która tutaj jest. Gdy podchodzisz do deski, by ją zabrać, niemal słyszysz głos Henry'ego, mówiąc ci, byś tego nie robił. Nie, Cooper, zostaw ją tam. Pozwolić przejść przez tory. Nie ma co gadać, Henry to prawdziwy przyjaciel i zawsze udziela dobrych rad. No ale... Posłużyłoby w lepszym celu. Może tu coś się zmieniło? Nie, nie ma to nic ciekawego. To może w zabawkach coś znajdziesz dla siebie? Dobra, a jednak nie. Uderzy, robisz wsad i wieszasz się na obręczy, a ona pod wpływem twojego ciężaru odrywa się od kolumny. No nie wiem, może się uda chwycić. Trochę takie ryzykowne, ale... No nie. Jedna z kilku rur, które nie pękły, gdy zawalił się dach. Za daleko. Gdy twój harcmistrz, pan Hart, tutaj był, pewnie powiedziałby coś w stylu: to będzie dobre. Myślałem, że znów będzie filmik z nim. Jak niby zamierzasz przymocować ten kabel do rury, kretynie? Hart, jeśli kogoś w swoim życiu naprawdę nie znajdziesz, to właśnie jego. Przywiązujesz ten koniec kabla do obręczy. Uważaj, celujesz i... Wow. Jak teraz wrócę? Szlak by to... No ale przynajmniej mam rewolwer. Mogę sobie strzelić kulkę w łeb, jakbym nie chciał samobójstwa popiąć poprzez spalanie w bezdenną dziurę. Gdy bierzesz do ręki rewolwer, czujesz dziwny dreszcz. No i co teraz? Having trouble dragging around that fat ass, Cooper? It couldn't be because you eat too much, could it? Scumbag! Everybody look at Cooper! Ha! The fat ass who can't jump because he's so full of shit! O Boże. Nie, na chwilę co mamy problem. A, dobra, no przecież. Bez trudu wyrywasz drzwi z zawiasów. Przypominasz sobie deskę, która leżała przy wejściu do wagonu metra i... No dobra. Ja pierdykam. Dzięki, ja bym się chyba już dawno z... Wow. Możliwie najostrożniej wychylasz głowę i... After cleansing my soul of lies of the malignant one, I have filled it with discernment and have reached a decision. The heretic Henry White shall be subjected to the judgment of God and thereby shall be flung into the well of truth. If the rats, those diabolical beings that inhabit it, perceive traces of divine goodness in Henry White's soul, they will rise up against him, tearing into his mortal flesh with their nails and teeth until he bleeds to death. In this case, we will rejoice at having led the soul of a just man to heaven. But if on the contrary, Henry White is as diabolical as they are, they will treat him with respect. And in that case, I myself shall, with a single shot, send his abominable, detestable, and repugnant soul to hell. Nevertheless, before flinging him into the well, I shall grant him enough time to ask forgiveness of the highway and prepare his soul for peace. We pray silently for your poor soul, Henry. Tylko, że tu żadnej studni nie ma, chłopie. Miejscówki ci się pomyliły. Coś w tym szaleńcu kogoś ci przypomina. O, trzyma broń, nie możesz więc do niego podejść i go znokatować. Musisz się cofnąć.
cofnąć, nim cię zauważy. Twój rewolwer nie jest naładowany. No to kij. Udawajmy, że jest. Nie możesz przejść do tego menela, bo jego kumple ma broń. Facet, który trzyma na niego, zepchnie go do kanału, gdy tylko ten drugi da mu znak. Musisz znaleźć jakiś sposób na zastraszenie faceta, który trzyma na niego, by go wypuścił. Ale najpierw musisz pozbyć się tego drugiego szaleńca. Faktycznie to jest dziura, nie zauważyłem nawet. Studnia prawdy to zwykły ściek pełen szczurów, który stanie się grobem Henry'ego, jeśli czegoś nie zrobisz. Nie możesz wejść do kanału, chociaż może to nie jedyny włas na stacji? Dowód na to, że ci goście są kompletnie rąbnięci. Czemu Henry nie mógł sobie wybrać jakichś normalniejszych ludzi w potrzebie? Mógłbyś złapać jednego z manekinów i użyć go jako tarczy, ale prawdopodobnie zauważyliby cię zanim zdążyłbyś do niego dobiec. Coś jeszcze mam tutaj? Nie. To było na tyle. Nie wiem, czy mógłbym takiego Henry'ego nastraszyć. Pistolet, w którym stary wariat chce załatwić Henry'ego, jeśli nie zrobią tego wcześniej szczury. Oczywiście nie możesz go podnieść, ale nie zależy od tego, co planujesz, by uratować życie Henry'emu. Najważniejsze to nie pozwolić szaleńcowi na podium podnieść tej broni. Cholera. No dobra, to tu zakończymy dzisiejszy odcinek i będziemy kminić w kolejnym, co to trzeba zrobić, żeby uratować naszego Henry'ego White'a. Na tę chwilę wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Na razie.